Witam. Materiał nie był planowany. Powstał przy okazji składania filmu na inną okazję. Natomiast chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami, bo sprawa dotyczy drona. Drona DJI Neo, który ma różne opinie. Jedni twierdzą, że jest bardzo dobry, inni, że jest dobry. Z kolei inne opinie twierdzą, że no, że w ogóle to jest. Niech będzie, że dron. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że od samego początku, jak tylko zacząłem swoją przygodę z filmami na YouTubie, to szukałem urządzenia, rozwiązania, które by pozwoliło nagrać to, co jest realizowane nie tylko z kamery, z ręki, czy tej zamocowanej na czapce, no ale też to, co się dzieje jakby tutaj z tych czynności realizowanych w czasie przygotowania, i szukałem różnych rozwiązań. Próbowałem trackera, do którego była przymocowywana kamera. To rozwiązanie słabo się sprawdziło. I no, nie zawsze był ktoś, kto mógłby pojechać, a właściwie zazwyczaj nie było tej osoby, która by pojechała ze mną i pomogła nagrać materiał. Jak zobaczyłem recenzje dotyczące DJI Neo jako selfie drona, latającej kamery, stwierdziłem, muszę to spróbować. Najgorsze jest to, że zamówiłem sobie tego drona i no i wtedy trafiłem na kilka niepochlebnych recenzji, które bardzo mocno negatywnie tutaj opisały tego drona. No to jak już przyszedł, to powiem, że pierwsze uruchomienia to były z duszą na ramieniu, co ja tutaj zobaczę. Pierwsze testy, no pogoda była nielotna, odbywały się w domu, w pomieszczeniach, które te lokalizacje to nie pozwalały na pokazanie możliwości tego drona. Dzisiaj już wiem po tym filmie, który właśnie oglądacie, że to jest rozwiązanie. Prawdopodobnie to jest rozwiązanie, którego ja szukałem. Owszem, jeszcze muszę troszeczkę poświęcić czasu na znalezienie właściwych ustawień, które pozwolą, żeby ten kadr był oddalony. Ale wiecie co? Jestem zachwycony. To jest faktycznie urządzenie, którego szukałem, które pozwala na nagranie tych czynności, które wykonuje się na lotnisku, oprócz tego, co widać z tego rzutu z kamery, czy z kamery trzymanej z ręki, czy z czapki. To jest faktycznie, zapowiada się fantastyczny towarzysz pobytów na lotnisku. Wręcz niektóre ujęcia to są takie, jakby to była osoba żywa, reaguje i pokazuje to, co jest interesujące, tak jakby ta kamera była sterowana przez człowieka. Może to są pierwsze, bardzo pozytywne odczucia, natomiast tak właśnie to czuję i rzeczywiście tak odbieram to urządzenie. I myślę, że jeszcze zobaczymy je i pewnie jeszcze dowiążę się w niejednym filmie do tego urządzenia, bo chyba zacznie mi częściej towarzyszyć na lotnisku. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!